Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Kochani, zapraszam was na oczywiście Get Ready With Me, kosmetykami, nowościami, kosmetykami drogeryjnymi. Dzisiaj na tapet bierzemy drogerię Hebe, tak sobie to wymyśliłam, ponieważ mam dwa produkty, które właśnie w Hebe kupiłam i spróbuję dobrać pozostałe kroki w makijażu, tak aby one również w tej drogerii były dostępne. Mam nadzieję, że film wam przypadnie do gustu, zapraszam was gorąco do oglądania. No i co to za produkty? Po pierwsze, zdecydowałam się na bardzo już sławny od pewnego czasu w internecie podkład. Podkład L'Oreal True Match Nude Plumping Tinted Serum. Zdecydowałam się oczywiście na ten kolor jasny, a więc 0,5 do 2 Very Light. Ja kupiłam go za 53 zł właśnie w Hebe oraz kupiłam paletkę. Paletkę marki, która swego czasu wiodła prym na YouTube, która też bardzo mocno zdominowała rynek polski i jest to paletka Revolution. I jak wiemy, bądź nie wiemy, wydaje mi się, że minusem marki Revolution zawsze było to pod brandem Revolution, było to, że te kosmetyki były bardzo, bardzo nierówne. Że jedne palety okazywały się być naprawdę fajne, bardzo fajne, warte zakupu, a inne totalnie były daremne. Ja zdecydowałam się tutaj na taką serię limitowaną DC, mamy tutaj Batmana i... nie wiem, może kobietę kot, bo ma uszki. Paleta ta w cenie regularnej kosztuje prawie 70 zł, tam bez złotówki. Ja ją kupiłam za 37, a teraz, bo przed sekundką sprawdziłam, kosztuje 48. Tak się prezentuje jej środek. Jak widać, ona już jest przeze mnie macana. Były dwie w tej cenie. Jedna taka kolorowa do granic możliwości i druga taka bardziej neutralna, więc oczywiście kusiła mnie ta kolorowa, ale uznałam, że właśnie wezmę tą neutralną i sprawdzimy właśnie wspólnie, jak ma się jakość na przykład takich palet. To już naprawdę lecimy. Tak jak wspomniałam, pozostałe kroki też się postaramy, żeby były z Hebe, ale zaczniemy sobie od oszustw, bo bazę nałożymy marki P. Louis. Oczywiście linki do produktów w opisie. Kolejne dwa oszustwa to pielęgnacja marki Koi, której w Hebe nie dostaniemy, naturalne kosmetyki, aktywny krem pod oczy z roślinnym czynnikiem wzrostu, kosmetyki, których ostatnio używam i którymi ostatnio się zachwycam. Natomiast na twarz coś, co jest chyba nie bez powodu hitem tej marki, a więc krem z retinolem roślinnym, który zawiera bakuchiol, niacynamid i skwalan. I to, co robi ten krem twarzą, to jest wow. Zresztą jeżeli mi nie wierzycie, to poczytajcie choćby pod ostatnim testem w komentarzach opinie innych dziewczyn, które po prostu mówiły, że uwielbiają ten krem, bo buzia po nim jest taka mięciutka, taka... No właśnie, ja się z tym w 100% wszystkim zgadzam. No i lecimy. I powiem wam, tak właśnie rozkminiałam, czy pójdziemy w stronę klasyczną, a więc brązów i złota, ale szczerze to jest i dla mnie już nudne, więc idźmy w te fiolety. Do tego generalnie zmierzam. I zaczynamy sobie od cienia batmanowskiego, można tak powiedzieć, takiego bardziej chłodnego, matowego brązu. Cienie dźgane tak po chamie, tak bardzo nieprofesjonalnie, pylą się, ale naprawdę mocno dźgane, pylą się, natomiast nie jest to osy. Tam opinię, ale tylko opinię i wyłącznie jednej osoby na stronie Hebe na temat tej palety, że jest to jedna z gorszych palet oczywiście z jakiejś tam serii. Ojej, nie to, wsadziłam pędzelek nie do tego cienia, ponieważ cienie są suche. Jak na razie tego nie widzę, ale jak na razie to jest dopiero pierwszy cień. No i problem się zaczyna dalej, bo tak de facto zwróćcie uwagę, że dalej mamy cienie jakby o tej samym nasyceniu, a to, co jest ciemniejsze, to jest już taki czekoladowy brąz i czarny. Więc właśnie to mi się nie do końca podoba w kompozycji. Mamy jasne, 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 jasne. Jeżeli chcemy je połączyć z tak ciemnymi błyskami, no to zaczyna tutaj być lekki problem. To może spróbujmy nałożyć ten cień, taki cieplejszy dla odmiany, ale on potencjalnie może być lekko też ciemniejszy. Tak, jest ciemniejszy, no ale jest i cieplejszy. I trochę to się mija z celem. Nakładam go, skupiając się bardziej tutaj na części zewnętrznej. No i ten. I ten cień, powiem wam, też tutaj ładnie sunie. I zobaczcie, niewielka ilość, a naprawdę ładnie się rozkłada i zostaje kolorem. No dobra, to sięgnijmy po ten bardzo ciepły cień. Właściwie i tak ostatecznie będziemy musieli go wykorzystać, więc biorę go. Biorę ten najcieplejszy i zaczynam tutaj również od kącika.
przesuwając się, tworząc sobie szkielet do mojego Cat Crease'a. Dobrze się rozłożył, jest mocno napigmentowany. No to, co zrobiłam, jest trochę pozbawione sensu, bo najpierw nałożyłam jasny, chłodniejszy, bardziej neutralny cień po to, żeby go przykryć ciemniejszym i cieplejszym. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Dobra, jak wygląda, że nic z tego nie będzie, bo ta paniusia chyba zdecydowanie nie powinna się malować, to możemy odciąć Cat Crease i zrobię to oczywiście przy użyciu korektora marki Cat Crease, a więc jak najbardziej korektora, który dostaniemy w drogerii chyba, ok? Cat Crease odcięte, tutaj delikatnie poprawiłam na konturach, już wygląda to minimalnie lepiej, choć wiadomo, że jeszcze ten przód nie jest, wiecie, ogarnięty, w sensie kącik wewnętrzny. No i tak jak wspomniałam, idziemy w fioletę, możemy iść, mamy trzy właściwie tutaj cienie fioletowe, tak stricte fioletowe, od znowu takiego chłodnego po takie cieplejsze, więc tak to po prostu zróbmy. I zacznijmy od tego cienia najchłodniejszego, to jest jeszcze taki biały, który przypomina mi do złudzenia, jak się zaczęły pojawiać pierwsze takie cienie pseudo-duochromy. I on tak opalizuje na róż. Znaczy właściwie to mi się kojarzy, szczerze mówiąc, z moją młodością, z rokiem jakimś 2000, ale... Dobra. Nakładam ten jasno-fioletowy cień, najchłodniejszy, od kącika wewnętrznego. W ogóle ostatnio mam jakąś klątwę, słuchajcie, Cat Crease, od kiedy nagrałam film, jak odciąć Cat Crease, przestało mi wychodzić moje Cat Crease. Nie wiem, na czym to polega, ale ostatnio no nie mogę namalować go tak, jakbym chciała, co mnie zaczyna irytować. To lecimy sobie z drugim kolorem, a więc takim dla odmiany cieplejszym fioletem. To sobie oczyszczę pędzelek i nakładam go bezpośrednio dalej. Na razie nie zacieram jeszcze granic. I widzę, że na łączeniu tych dwóch metalicznych cieni robi się taka metaliczna skorupka. To jest coś, czego bardzo nie lubię. Ten cień mi się zdecydowanie gorzej transferuje jak ten poprzedni. Dużo gorzej się transferuje, ale coś tam się przetransferowało. Zobaczymy w ostatecznym rozrachunku. Na razie mi się właśnie najbardziej nie podoba łączenie tych dwóch cieni właśnie w tą taką metaliczną skorupkę, bo warstwa nałożonego cienia jest stosunkowo niewielka, więc ten efekt tej metalicznej skorupki nie powinien występować na łączeniach. Właściwie kolor tego cienia, powiem wam szczerze, że mi się podoba. Czasem mi trudno ocenić w momencie nakładania cieni, bo jednak bez zrobionej twarzy, bez rzęs i tak dalej, nie mam jakby takiej wyobraźni, zresztą ja w ogóle nie mam takiej wyobraźni jakby do przodu, przestrzennej. Dobra, i lecimy z kolejnym fioletem, czyli z takim już ciemnym, także metalicznym, także sobie oczyszczam pędzel. Zobaczymy, czy jak pozacieram granicę, chcąc uzyskać taki efekt bardziej gradientu, to będzie nam przeszkadzało to, żeby było chłodniej, cieplej, chłodniej. Czy wręcz wyjdzie to ładnie. No i teraz to, co muszę uczynić, to pozacierać granice. Zacznę od tego najjaśniejszego cienia. Nim tutaj delikatnie, przesuwając się też po górnej granicy, włazić. Teraz tym cieplejszym fioletem środkowym postaram się wjechać na ten ciemniejszy, aby to płynnie w siebie przeszło. No i właściwie też wydawało się, że nie, a jednak bardzo szybko się to zadziało. No i to, co teraz zrobię, to też na ten sam pędzelek, to jest taki płaski pędzelek lip liner, a więc pędzelek do ust marki Boho Beauty. Uwielbiam takie pędzelki właśnie do tego celu. Sięgnę po ten najciemniejszy fiolet i jeszcze tak punktowo, szczególnie tutaj jakby na tej granicy końcowej, sobie podociskam. I powiem wam, że właściwie mogłabym zrezygnować z tego cieplejszego brązu i w ogóle go olać i od razu pójść w czarne. Ale z racji tego, że mamy ten cieplejszy brąz na górze, bo za bardzo nie było czym go zastąpić, to jeżeli teraz zrobię tak, jak bym myślała, czyli od razu pojadę w czarne, to będzie wyglądało... Będzie, no na pewno, nie ma prawa to wtedy wyglądać dobrze. A więc biorę pędzelek ołówkowy. Ten najcieplejszy cień z palety niewątpliwie, a więc ten oto cieplutki brąz. I na granicy, zobaczcie, tu już bardzo niewiele mi przestrzeni zostało, więc naprawdę delikatnie na granicy spróbuję z nim wjechać.
po to, żeby on był moją bazą pod czarny cień. I właściwie jak nawet sobie zmienię pędzelek na coś odrobinę większego, może być ten Lili Lolo, choć najchętniej bym przygarnęła ten z Eggshow, którego o tu jest. Po to, żeby właśnie zostało tu jakieś takie podbicie cieplejsze po prostu. I tak nakładam, widzicie, ten cień w bardzo, bardzo taki, no niedbały sposób, nie ukrywajmy tego. Jak już mam zrobione takie zabezpieczenie, powiedzmy, to mogę użyć najciemniejszego cienia z palety, a więc cienia czarnego. Zawsze to jest ryzykowne, nie przepadam, wolę bardzo, bardzo taki ciemny, czekoladowy brąz niż czarny kolor. I zaczynam go tak dosyć ostrożnie nakładać, bo po słoczach widziałam, że ten cień jest naprawdę prawie jak węgiel. No, powiem wam, on jest naprawdę dobrze napigmentowany, bo to jest niewielka ilość cienia, a widzę, że on bardzo, bardzo mocno zostaje. Czarny cień jest na tyle dobrze napigmentowany, że mój genialny plan z podbiciem cieplejszym poszedł się... Ponieważ ten cień, nawet niewielką ilością, widać, że to nie jest jego absolutnie najmocniejszy pigment, idealnie przekrył mi ten ciepły brąz tak skutecznie, no, że go po prostu nie ma. Dobra, na razie go napacikam tak właśnie małą ilością, cienką warstwą, w taki trochę niedbały sposób, jeszcze tego nie rozcieram w takim razie. Chciałam tutaj te granice pozacierać, ale widzę, że to trzeba będzie zrobić trochę innym pędzelkiem. Mogłabym sobie teoretycznie w dzisiejszym make-upie darować kreskę i mogłabym zrobić tylko cieniutką kreskę wzdłuż powieki, a bez jaskółki. Jeżeli ładnie się ten kącik przyciemni, nie trzeba będzie tego ratować kreską, to tak to zrobimy. Czarny cień to wredny cień, to trudny cień, ale na ten moment to powiedziałabym, że ten nie jest wcale taki złośliwy. Jest nawet w jakiś sposób przyjazny. Bo na pewno za mocno nie przywiera. Sobie delikatnie go rozcieram. To ja się chyba nie zgodzę mimo wszystko z tą opinią, którą czytałam na stronie Hebe, ale to było, myślę, bardziej w porównaniu właśnie do jakichś innych palet z tej, nie wiem, serii, tej firmy. Serii, bo tam padła jakaś nazwa konkretnej serii, tylko mi to po prostu nic nie mówi. Że te cienie są suche. Suche to były cienie The Balm, choć też uwielbiane na YouTubie. I bez plam, bez odklejania się, bardzo równomiernie pokrył, a to nie jest takie hop-siup. To będę ciekawa jestem, czy marka jeszcze Make Up Revolution, tak jakby co wiem, że one są w Pepco. Gdzieś tam na stronie jest nawet lista dostępnych Pepco. Może bym się skusiła. Może nie, zobaczymy. A ciekawa jestem, czy marka Make Up Revolution, bo tak jak mówiłam ostatnio, jestem trochę w plecy, jeśli chodzi o te nowości na YouTubie, o te testy. Czy oni jeszcze w ogóle wysyłają te paczki? Możecie dać mi znać. Ja w ogóle kiedyś, była taka śmieszna historia, nie wiem, czy ją pamiętacie. Ja kiedyś byłam na liście PR-owej Make Up Revolution i powiem wam, uwielbiałam te paczki. Bo one były takie naprawdę na bogato. Oni wysyłali bardzo dużo kosmetyków. I oni potem, zresztą nie tylko ze mną tak zrobiono, wykreślili mnie z tej listy, nie informując mnie, nie mówiąc nic, wysyłali regularnie, a nagle przestali. A jakakolwiek próba kontaktu z nimi w tej sprawie, czy jakby nie będą już wysyłać, czy o co kaman, wiązała się z tym, że oni w ogóle nie odpisywali. Potem zaś załapałam się, z tego co pamiętam, na markę Freedom i te kosmetyki były lepsze od tego brandu Revolution. I ponownie, jakby dostawałam je przez moment. Trochę za wysoko. I potem również, można powiedzieć, z dnia na dzień przestałam dostawać te paczki. Słuchajcie, ja to na ten moment tak zostawię. Tak to wygląda. W takim kształcie, to jeszcze ta góra jest zdecydowanie do poprawy. Namaluję sobie cieniutką, powtarzam się, cieniutką czarną kreskę tylko wzdłuż linii powieki, nie wyciągając jaskółki. Spróbuję po niej przejechać czarnym cieniem z tej palety. Może to się skończyć różnie, bo przy takiej opadającej powiece jak moja, potem ten czarny cień pięknie migruje i odbija się tu. Ale spróbujemy to zrobić, tak żeby nie wyciągać jaskółki. Przykleję tusz na rzęsy
i do Was wrócę, wtedy będzie to już najlepiej widać, czy to wyszło w kształcie, czy nie. Widzicie, rzęsy mi się tragicznie kleiły, bo bez kreski to ja już też nie umiem. Mówię, że się cofam ostatnio w rozwoju makijażowym, zamiast postępować do przodu. Tak czy siak, rzęsy powiedzmy, że są przyklejone. Jak widzicie, jaskółki nie ma, jest cieniutka czarna kreska roztarta czarnym cieniem. Jeszcze coś mnie dźga w oko i nie mogę tego zlokalizować. Także tak to wygląda, możemy przejść do podkładu. I tak jak Wam właśnie wspominałam, kremy te z KOI są cudowne i one bardzo dobrze, jak się wchłoną, nadają się pod makijaż. Buzia po nich jest milusia. I nie martwcie się, że one potencjalnie mogą być, nie wiem, na przykład zbyt tłuste albo coś, bo wystarczy właśnie odpowiednio je wpracować w skórę lub poczekać, jak one się wchłoną i wtedy naprawdę dzieje się magia. Lecim. Szalenie jestem ciekawa tego cuda. Powiem Wam szczerze, że jego cena, patrząc na przykład na cenę podkładów z Affectu, no jest prawie za pół darmo. Szczególnie na promocji. No Affectu nie widziałam za 50 zł. I zobaczmy. Bardzo jestem ciekawa. To nie jest chyba... Czy to jest najjaśniejszy kolor w Polsce? Bo właśnie miałam problem, żeby to... O Jezu, powiem Wam, nigdy jeszcze nie umiałam w pipetę, naprawdę. Ten kolor nie wydaje się jakiś taki turbo jasny. No ale ten... Nie, na pewno gdzieś jest jaśniejszy, ale ten jaśniejszy to już jest prawie biały. No i zobaczymy. Oczywiście gąbka Glam Shop. Podkład faktycznie jest bardzo płynny. Ale nie jest wodnisty, przynajmniej w takim... spojrzeniu na niego. Nie, kolor jest ok. Zdecydowanie ok. Na ręku wydawał mi się taki troszkę potencjalnie za ciemny. Ładnie. Warstwa, którą nakładam, jest ultra cienka. Złudzenie, które być może Wam towarzyszy, że ona jest grubsza niż jest faktycznie, oczywiście wynika z koloru. Bo wydaje się, znaczy wydaje się, jest to zgodne z rzeczywistością, że podkład jest jaśniejszy od mojej twarzy. Natomiast twarz, jak wiemy, co również nie jest niczym nadzwyczajnym, jest ciemniejsza od mojej choćby szyi. Więc warstwa jest ultra cienka, taka prawie niezauważalna. Przez to, że podkład ma taką konsystencję, no to jak widać, już go nie mam, już gąbka nie chce go rozprowadzać. Pewnie można byłoby to zrobić przy pomocy dłoni. Na razie ta warstewka, którą nałożyłam, jest porównywalna z, bo ja wiem, z jakimś turbo takim kremem znowu upiększającym, coś bardziej w ten deseń. Nie wygląda, że tak powiem, podkładowo. Więc jeszcze lecimy z pierwszą warstwą na czole. Widzicie? To jest wszystko jak coś prześwituje. To jest, powiedziałabym, efekt półtransparentny na ten moment. Podoba mi się formuła tego produktu, bo mam wrażenie, że on się właśnie tak wtapia w skórę. I teraz sobie dołożę już na ten polik drugą warstwę. Bardzo przyjemne odczucie na twarzy. Dajcie znać w ogóle, kto się zdecydował na ten produkt, a kto jeszcze o nim myśli. No bo jak widzicie, ja też mam trochę opóźniony zapłon, bo kupiłam go stosunkowo późno w stosunku do jego premiery. Tylko kiedy ta premiera była, to one albo wszędzie były wyprzedane, albo wydaje mi się, że były troszkę droższe. A tak jak wspomniałam, no 60-70 zł to już się przybliżę. Wygląda to przepięknie. Tak jak ostatnio mówiłam, że ładnie wygląda, nie wiem, krem BB z Mizona, czy ładnie wygląda coś tam, czy ładnie wygląda coś tam, to owszem, wyglądało, ale to, co widzę teraz, na tej połówce twarzy, naprawdę wygląda przepięknie. Oczywiście już mi... Nie lubię tylko pipet, bo to wszystko leci na boki. Już sobie wypaćkałam to opakowanie. I on jest śmieszny, bo jak go się nakłada, to on się wydaje taki bardzo, bardzo mokry i świetlisty. Po to, żeby on za chwilę delikatnie jakby zastygł, delikatnie się zmatowił i tworzy efekt takiej naprawdę drugiej, lepszej skóry, efekt Photoshopa. Tak jak wspomniałam, kolor jest do mnie dobrze dobrany, choć teraz wyglądam jak na Halloween.
bo jeszcze aparat ściemnił się od tych jasnych kolorów, te cienie pod oczami, te czarne, no jak taka panda wygląda, może nie jak na Halloween, albo jak gnijąca panna młoda. Bardzo ładnie to wygląda, bardzo, bardzo ładnie. Ciekawa jestem, turbo jestem ciekawa, jak będzie z trwałością, bo o ile te wszystkie podkłady, które tutaj testuję, bardzo ładnie wyglądają, to ja mam taką, a nie inną cerę, to nie jest kwestia pielęgnacji i tak dalej, choć oczywiście to też ma wpływ, ale nie aż tak wiążący, że później, no niestety, jeżeli chcę właśnie gdzieś, aby ten makijaż przetrwał bardzo dużo godzin, to i tak muszę sięgnąć po Estée Lauder Double Wear, albo jeżeli to ma być taki bardzo delikatny makijaż, to po Misze. Nagram już sobie zaplanowałam, kochani, czekajcie, tylko sięgnę jeszcze sobie po korektorę, tylko żebym nie skręciła, bo mam je trzy, żebym nie skręciła tych kolorów. Wonder Match 10 Light Vanilla i 15 Neutral. Mam już, słuchajcie, zaplanowane, znaczy rozpisane filmy, aby nagrać właśnie drogie kosmetyki niewarte swojej ceny. Może inaczej, drogie kosmetyki niewarte polecenia i niewarte swojej ceny oraz drogie kosmetyki, zobaczcie jaki ten korektor jest ekstremalnie żółty, to jest ten 10 Light Vanilla, oraz drogie kosmetyki warte polecenia z pytaniem otwartym, na które będę starała się odpowiedzieć, czy są, czy fakt, że są warte polecenia oznacza, że są również warte swojej ceny. Oczywiście jest to bardzo, bardzo subiektywne, ale z drugiej strony wszystko jest subiektywne, więc raczej nie powinno raczej nie powinno, wiecie, to się jakby odbić negatywnie. Zobaczcie, jak ekstremalnie widzicie to. Mówię, no jedyny minus dla mnie tych korektorów właśnie z Wonder Match, z Eveline jest ta kolorystyka. Tak, korektor, słuchajcie, jest tak żółty, że zobaczcie, na kolor, na tym podkładzie on się bardzo, bardzo mocno odcina. Gdzie normalnie aż tak się mocno nie odcina. Ja po prostu widzę tu taki teraz żółtą pandę pod okiem. Zaraz to oczywiście wyrównamy. Nie spodziewałam się. Powiem wam, że się nie spodziewałam tak pięknego efektu i faktycznie efektu Photoshopa i drugiej skóry. Bo to nie jest absolutnie efekt maski. Dobra, chodźcie, pokażę wam to z bliska. Lecimy z resztą. I właśnie, słuchajcie, ostatnio też dostałam pytanie, że ten link, który zostawiam wam pod filmach do tego trio do konturowania z Hanna jest nieaktywny. Mam nadzieję, że o tym pamiętam teraz, jak to montuję i to słyszę i poprawię ten link. I co jakiś czas właśnie dostaję pytania, które to jest, bo jest ich kilka. Słuchajcie, jest tylko jedno trio do konturowania Hanna na mokro. I to jest to na mokro. I dostaniecie to w hebę. I łączę sobie ten jaśniejszy z tym ciemniejszym i myk, myk, myk. I też mimo, że ciągle to pokazuję, to co jakiś czas ktoś mnie pyta, czy to się łatwo rozprowadza. No to proszę. Ok? Czas na pudry. Puder, który aktualnie jest na promocji w Hebe, Inglot 43. Znaczy nie tylko 43 jest na promocji, tylko Inglot HD rozświetlający. A z takich pogaduszkowych kwestii, to słyszę, że mój mąż włączył sobie muzykę, nie wiem co robi, że ją włączył do pracy rodacy, ale on mnie zawsze krytykuje za to, że ja słucham w kółko tej samej muzyki, a on ma, kurde, powiem wam też talent, że w kółko słucha tego samego i to jeszcze jakiegoś chamskiego Rammsteina, no po prostu. A ostatnio ja sobie właśnie odpalając muzykę na YouTubie wpadłam w bardzo ciekawy algorytm, słuchajcie, to drugi kawałek odpalało mi się to samo, nie ten sam filmik, ale ten sam utwór. I nie uwierzycie, jakie kawałki właśnie w aktualnej sytuacji generalnie życiowo-światowej, bo pewnie wiecie, czy jeżeli macie kredyt, to wiecie, jeżeli nie macie kredytu, to was to nie interesuje i słusznie, że znowu podnieśli stopy procentowe. I w aktualnej sytuacji szukałam kawałków, które mi poprawią nastrój. Zawsze muzyka tak na mnie działa. Tymi kawałkami, które naprawdę stuprocentowo poprawiały mi nastrój, były kawałki Dum Dum Dum, Disco Polo i to jeszcze takie z lat 90., kiedy jeździłam do sanatorium, a więc takie bardzo biesiadno, oldschoolowe
proste, żeby nie powiedzieć inaczej, utwory, między innymi Cyganeczka Janeczka. Naprawdę to mi ostatnio poprawia humor. Idę szukać jakichś kosmetyków na pozostałe kroki z Hebe, zobaczymy czy się uda. Znalazłam, ale jeśli chodzi o puder, to tutaj nie zrobię wyjątku, wybaczcie, może wszystko już mi się z niego sypie. Polecimy Aksamitem z Glam Shopu, bo jest to puder, którego używam na co dzień i też chcę właśnie z nim sprawdzić trwałość i efekt tego podkładu. A, ktoś mnie też pytał ostatnio pod filmem, słuchajcie, na ile mi starcza taka gąbka z Glam Shopu, i sprawdziłam. Ostatnią gąbkę kupowałam 29 kwietnia, tak? Kwietnia 2021 roku. Więc jest to, no, jest to krócej jak rok, ale moim zdaniem przy tej eksploatacji to jest bardzo dobry wynik. I jeśli chodzi o konturowanie, to polecimy również Heanem. Jest to trio do konturowania, czyli ono również jest jedno, bronzer, rozświetlacz i róż. I ten bronzer tutaj jest taki stosunkowo chłodno-neutralny, bym powiedziała. Jeżeli szukacie też, nie jesteście pewne, czy dobrze by Wam było w takich podtonach, no to jest to świetny patent, bo to nie jest drogie. A teoretycznie jak Wam się nawet bronzer nie sprawdzi, no to może róż się sprawdzi albo rozświetlacz. Dobra, czas na róż. Róż to jest taki trochę znowu orgazm z Narsa. Jest taki średnio pasujący do tak chłodnego makijażu. Dlatego nałożymy go raczej niewiele, ale powiem Wam, nie mam tak za bardzo chłodnych róży. A tym bardziej chłodnych róży drogeryjnych, bo najchłodniejszy to jest mój Lili Lolo Ticklet Pink, o ile pamięć mnie nie myli. I rozświetlacz. Dobra. I to, co teraz mi zostało, to poprawić nasz makijaż, abym nie wyglądała jak panda, tylko aby to wszystko ładnie się komponowało. No i do tego celu oczywiście potrzebuję jasnego, beżowego cienia i pędzelka, który... O, to jest. Dobrego pędzelka. I sięgam po jasny, beżowy cień. On nie jest ekstremalnie jasny, no ale jest najjaśniejszy. No i jest beżowy. Lepiej tutaj by wyglądało coś białego i oczywiście zaczynam czyszczenie od... Pędzelek był wyczyszczony, ale... Może jednak zmienię trochę. Widzicie, on mi tutaj za bardzo, on jest trochę przyciemny. I mi tutaj za bardzo nie wyczyści, tak jak zazwyczaj jasne, beżowe cienie mi to czyszczą. Aha. No to wspomożemy się efektem Naturally Matte i białym cieniem. Prawie białym cieniem, cieniem cream. No niestety, bo to zrobi więcej nam szkody jak pożytku. I teraz sięgnę po ten cień, od którego w ogóle startowaliśmy. Czyli ten niby chłodny, jasny. I przy jego pomocy delikatnie tutaj sobie rozetrę tą górną granicę. Trochę też wjeżdżając na te cienie, które są nałożone. Tak, żeby to się lepiej i ładniej nam wtopiło. A i swoją drogą, nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że ten czarny cień, jak i właściwie pozostałe, one bardzo mikroskopijnie się osypały, prawie tyle co nic. Tego czarnego cienia bez otrzepywania jakoś nadmiernego było dosłownie kilka drobineczek, także można powiedzieć śmiało, że ten cień również i tym zyskał w moich oczach. To nie jest popularne. Zwyczaj czarne cienie mają to do siebie, że no jednak się sypią. Tak to, drodzy Państwo, wygląda na ten moment. To, co mi zostało, to przede wszystkim zrobienie brwi, dolnej powieki, odpicowanie się, usta, te sprawy. Do brwi użyję pomady z Glam Shopu, z którą uczę się przyjaźni, tak jak mówiłam. Na razie jest to przyjaźń, zazwyczaj jest toksyczna, ale mam nadzieję, że zmierzamy w dobrym kierunku. Więc co? Więc ja wyglądam na ten moment tak i zaraz do Was wrócę już ze skończonym makijażem i podsumowaniem zbliżenia. No dobrze, kochani, skończyłam. Tak się prezentuje efekt końcowy. Oczywiście zaraz czas na zbliżenia.
ale najpierw czas na podsumowanie. To, co jeszcze zrobiłam, to delikatnie dotknęłam tego pięknego, jasnego cienia z paletki, której test był niedawno na kanale. Jeżeli nie zapomniałam, to link do tego testu również znajdziecie w opisie, a jeżeli zapomniałam, to dwa filmy przed tym jest właśnie test tej palety. I delikatnie, naprawdę delikatnie dotknęłam tylko tymi drobinkami, tak żeby dodać takiego delikatnego efektu świecenia. Więc jeśli chodzi o paletę, to powiem szczerze, że spodziewałam się trochę gorzej. Właściwie paleta jest paletą, kurde, chyba wartą zainteresowania. Na pewno ten czarny cień, a o to naprawdę nie jest łatwo, sprawia, że mam ochotę ją sobie zostawić i mieć ją pod ręką, właśnie ze względu na to, kiedy chcę sobie przyciemnić czarnym cieniem makijaż. Bardzo mi się on spodoba. Właściwie te cienie metaliczne, również mimo tego, że tam się trochę kiepsko transferowały, ostatecznie uważam, że dają bardzo ładny efekt i mają ładną kolorystykę. I połączenie chłodnego, ciepłego i chłodnego w tym przypadku uważam, że dało trochę wręcz uroku temu makijażowi. I w ogóle makijaż mi się podoba, choć oczywiście nie podoba mi się zrobienie dolnej powieki, ponieważ twierdzę, że jeżeli zrobię sobie tutaj dolną powiekę, nawet jeżeli rozetrę ten cień ciemny jakby zbytnio, to wtedy oczy mi się zmniejszają, nie zwiększają. Ale dobrze. Więc właściwie nie mogę jej nic zarzucić. Na pewno nie kupiłabym tej palety za 70 zł. Choć tak jak ostatnio rozmawialiśmy, taka cena to jest cena, którą praktycznie trzeba zapłacić za Eveline'a w niektórych przypadkach, tam 60, nie wiem, chyba 4. Więc to jest w ogóle z kosmosu. 70 zł, no way. Natomiast 37, tyle ile ja za nią kupiłam, myślę, że jest warta w 100%. 48, wahałabym się, ale naprawdę paleta pozytywnie mnie zaskoczyła i tak jak mówię, największy mój zarzut chyba jest wobec jakby doboru kolorów do niej, ale poszczególne cienie, no kurde, się spisały. No gorzej się transferowały, ale ostatecznie się przetransferowały jednak pędzlem, więc no patrząc obiektywnie, naprawdę paleta jest spoko. Może nie robi ona na mnie szału ciał, ale z drugiej strony no jakby widziały gały co brały. No już patrząc jakby na te kolory, było wiadomo, że raczej tutaj jakiś turbo szał ciał się nie zadzieje. Więc tyle ode mnie na jej temat, dajcie znać co wy myślicie. Jeśli chodzi o podkład, to zaskoczył mnie on niesamowicie. Gdybym miała jakiekolwiek przeczucie, że on będzie tak dobrze wyglądał, to kupiłabym go od razu jak się pojawi. Ja wam kiedyś mówiłam, zresztą będzie to w teście, który będę nagrywała po drogi kosmetyków, że Estée Lauder Double Wear to podkład, który wielu osobom w tej wersji klasycznej kojarzy się jako podkład mur beton, ale nie tylko mur beton jeśli chodzi o wytrzymałość, ale także jeśli chodzi o efekt na twarz. Natomiast nic bardziej mylnego, przynajmniej na mojej twarzy i na twarzach, na których innych, że tak powiem, go widziałam. I Estée Lauder Double Wear nałożone w odpowiedniej ilości daje taki efekt nieskazitelnej cery. Prócz właśnie tej turbotrwałości, ta cera jest naprawdę nieskazitelna. No chyba, że się przesadzi z ilością, za mocno się przypudruje, wtedy cera nieskazitelna może i jest, ale i ma ochotę wszystko odpaść z twarzy. I powiem wam, że ten podkład, tak jak mówię, ostatnio się zachwycałam różnymi rzeczami, ale przysięgam wam, że ten podkład daje mi taki właśnie efekt jak Estée Lauder. Ta cera jest po prostu nieskazitelna. Szalenie mi się on podoba, szalenie jakby do granic możliwości. Dawno nie widziałam, po pierwsze, moim zdaniem, tak dobrze dobranego koloru, choć oczywiście twarz jest trochę ciemniejsza od szyi, ale ja tak muszę mieć, to już część was wie. A po drugie, no tak niesamowitego efektu. Wszystko mi się w nim podoba i nawet, znaczy w ogóle uważam, że on jest warty tej ceny. Nawet jeżeli się okaże, że on u mnie nie jest turbo trwały, to wtedy będę kombinować. To będę kombinować wtedy z może bazą, może właśnie nakładać go tak, jak swego czasu nakładałam podkład o również takiej płynnej konsystencji, który u mnie wykazywał niesamowitą trwałość. I to był podkład marki Chanel Vita Lumiere Aqua. Tamten podkład był tak trwały, można powiedzieć, jak Estée Lauder, tylko troszeczkę na innych zasadach on działał. On się po prostu turbo wtapiał i najlepiej współpracował na bazie takiej zajerowatej, silikonowej z fioletowym ryżem marki Soraya i wtedy faktycznie ten podkład był w stanie przetrwać na mojej twarzy wszystko i wróciłabym do niego, gdyby nie to, że on kosztuje ponad tam 200 zł i... a podkładów jak miałem mam sporo. Więc do rzeczy. Więc będę najwyżej kombinować, gdyby on się okazał nie tak mocno trwały, jakbym się tego spodziewała, żeby tą trwałość trochę z niego wykrzesać, bo no po prostu wygląda cudnie.
Zobaczymy, bo ja często tak, znaczy zdarza mi się tak mówić, a potem ostatecznie jakby coś porzucam. Ale no tutaj mam naprawdę dobre przeczucie. Jeśli chodzi o... o co jeszcze? O to trio, gdzie ono jest? O to. Oto, czyli coś, co u mnie już dawno nie było na kanale, to trio takie do konturowania na sucho z marki Han. To tak jak wspomniałam, gorąco Wam je polecam, dostaniecie je w Hebe, ono często występuje na promocjach. Bardzo fajny bronzer, róż taki trochę dla mnie oklepany, bo taki brzoskwiniowy, znowu ten nars, orgazm nam się przewijał w wielu kosmetykach i tak jest i tu. Rozświetlacz bardzo przyzwoity, więc jeżeli nigdy nie miałyście, a na przykład myślicie też o zakupach w Hebe, choćby ze względu na to trio na mokro, które jest moim bestsellerem, no to polecam również złapać sobie to. Oświadczenie, jeśli chodzi jeszcze o pomadę z Glam Shopu. Ja kiedyś próbowałam używać pomad do brwi i powiem Wam, ostatecznie je porzucałam, bo jednak trudno było mi opanować. I mam też z Glam Shopu, jak wiecie bądź nie, te cienie do brwi. I jednak te cienie do brwi to jest chyba coś dla mnie lepszego. Znowu mi te brwi totalnie nie wyszły. I zastanawiam się, czy po prostu pomada jest dla mnie produktem. Chyba już się tyle nagadałam. Jeszcze jedna sprawa, jeżeli film przypadł Wam do gustu lub doceniacie fakt, że Agatka stara się kupować, aby testować, choć wiadomo, to Agatki praca, ale to zawsze inwestycja, no tak po prostu po ludzku, sympatycznie. Doceniacie to, nie wiem, nie, może doceniacie to złe słowo, to nie jest docenianie, ale... Po prostu, po ludzku, sympatycznie, jeżeli Wam się przyjemnie to oglądało, umiliłam Wam cokolwiek, już Was rozbawiłam czymkolwiek, najwyżej nieumiejętnością robienia czegoś, zostawcie tego kciuka do góry, napiszcie ten komentarz i zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie czynicie. To ja się powtórzę po raz 58. Wszystkiego dobrego, czas na zbliżenia, do zobaczenia, do kolejnego filmu. Buziaki, pa, pa! Master the art, and the thing is that these scars are scary, but they are just small scars.